Cześć, ja jestem Bolek, a to jest powrót. Ale nie taki powrót, jak możecie sobie myśleć, że bla bla bla, że będą dwa odcinki dziennie i tak dalej. Nie. Nie ma tak. Teraz już chcę skończyć z traceniem całego dnia praktycznie na nagrywanie na YouTube'a, więc nie. Nie będzie codziennie filmów dwa razy. Filmy się będą pojawiały co tydzień. Myślę, że taka ilość filmów wystarczy. Teraz się będę zajmował tylko i wyłącznie nagrywaniem gry World of Warships. Jeśli chcecie, żebym grał tymi innymi nacjami, to napiszcie w komentarzu, ponieważ ja się koncentruję teraz i chcę zrobić sobie jak najszybciej tylko dwie te linie. Lotniskowce i pancerniki. Ewentualnie jeszcze krążowniki i niszczyciele. Czyli tak naprawdę wszystkie. W każdym razie z krążownikami mi trochę słabo idzie, więc się nie spodziewajcie poradników. Tak, poradników. Więc się nie spodziewajcie poradników i filmów z krążownikami. Tak więc no, może zacznijmy sobie od omówienia, cóż to jest za okręt. Jak widzicie, jest to Miyogi, pancernik poziomu 4. Na początku musicie się przygotować na to, że będziecie strasznie czułym celem dla lotniskowców przeciwnika. Ponieważ macie po pierwsze, że nie macie w ogóle nie macie artylerii przeciwlotniczej, to macie jeszcze 3000 życia mniej niż na tym najlepszym, no, jakby kadłubie. I jestem też na lotniskowcu Hosho, który już mam wymaksowany. Na razie do lotniskowców nie będę robił poradników, ponieważ jeszcze muszę się trochę ogarnąć. Jeszcze muszę trochę ogarnąć grę lotniskowcami, bo jeszcze tak do końca jej nie ogarniam. Więc na razie będą się pojawiały poradniki tylko do pancernika. Jak strzelać, do czego strzelać i jakimi pociskami. Więc może sobie zacznijmy. I teraz, kiedy się ładuje bitwa, co pewnie potrwa dosyć krótko, możemy sobie omówić, o właśnie, pod żadnym, ale to pod żadnym pozorem nie ustawiajcie się burtą do przeciwnika. No chyba, że przeciwnik was nie widzi, albo nikt do was nie celuje, to wtedy możecie. Ale jeśli macie... O, piękne losowanie. Jeśli macie bliskie starcie z okrętem przeciwnika, to pod żadnym, ale to pod żadnym pozorem... No, w ogóle go... Nie ustawiajcie się burtą, może was pierdyknąć w cytadelę za pierdylion życia. Tak więc radzę uważać. A tymczasem ustawiamy pełną moc i zaraz się rozpocznie bitwa. W tym poradniku omówimy sobie, jak stosować wyprzedzenie. Nad tą techniką też muszę jeszcze trochę popracować, więc jeśli moja technika się nie sprawdzi za bardzo, to nie zrzucajcie na mnie psów, nie wieszajcie na mnie psów, bo po prostu jeszcze się nie za bardzo orientuję w celowaniu. Więc zrobię taki wstępny poradnik, który będzie mógł to jakoś tam zobrazować, jak wycelować, tak? Poczekamy, aż rozpocznie się taka już właściwa bitwa, jak już ruszę tym klocem. I zobaczymy jakiegoś przeciwnika, najlepiej pancernik, bo pancerniki to wolno pływają. Poza tym z pancernikami mamy najczęściej do czynienia grając pancernikiem i tak dalej. Więc omówimy sobie tylko strzelanie do pancerników, przynajmniej dzisiaj. Ponieważ pancerniki to jest dosyć wolny cel i łatwo do niego celować. A tak jak już mówiłem, nie jestem za bardzo jeszcze ogarnięty w grze, no w celowaniu ogólnie, bo grę już ogarniam dosyć mocno. I teraz tak, zacznijmy od podstaw. Mamy ograniczony zasięg ostrzału, w tym przypadku jest to 18,5 km. I po 12,5 sekundach nasz pocisk doleci w miejsce, w które celuje. A teraz 4,5. A mój cel jest 5,5 km oddalony ode mnie. Mamy tutaj taki samolocik zwiadowczy, który się nazywa zwiadowca w grze. Dwa krążowniki, pancernik, cóż tam płynie. Święty Louis. Płynie stałym kursem. Tutaj strzelanie, jeśli wasz cel płynie do was jakby prosto, w ten sposób właśnie, tak trochę po skosie, to teraz strzelanie jest już tak naprawdę loterią.
czy nie zrobi zwrotu i nie macie jakby tych klasyczek do celowania, więc nie jesteście za bardzo w stanie wycelować wtedy i tu już musicie naprawdę na czuja strzelać. I mamy tutaj też tego zwiadowcę, jak już mówiłem. I jak sobie go wystrzelimy, to będzie, zaraz zobaczycie zresztą. Widzicie? Możemy znacznie wyżej podnieść jakby scope'a, czy nie, zwiadowca w powietrzu. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale nie zwiększa to nam zasięgu dział. Bo teraz ten koleś jest 18 km ode mnie oddalony, więc jeszcze nie, ponad 18 km, więc teraz jeszcze do niego strzelić nie mogę. Czy mogę już chyba? Mogę już mu strzelić. Więc w tym momencie oddam całą salwę. Jak widzicie, te pociski lecą dosyć wolno, czyli realistycznie. I teraz one sobie zaraz dolecą. I trafiły w cel. No i jak widzicie, koleś płynął dziobem. Dziobem do mnie płynął. I nie zdołem go przebić. Ale teraz mieliśmy się, pamiętajcie, skupić na celowaniu. Tylko że wszelkie cele, na których moglibyśmy się skupić, tutaj nam poznikali, bo się... O, tutaj mamy krążownik nieruchomy, Feniks. Prawie nieruchomy. A tutaj widzę niszczyciel jakiś. Dobra. I ta gra nie jest dla lamusów, tak jak World of Tanks, że byle strzał i już trafiacie. Tylko tutaj, kurka, faktycznie trzeba już umieć strzelać. A tak to, no, nie traficie. No i mamy niszczyciel tutaj. Na niszczyciel używamy zawsze, ale to przezawsze. Czy zawsze to może nie, jak jesteśmy w takiej sytuacji, że wszędzie są pancerniki dookoła i mamy jeden niszczyciel koło dupy. Zwiadowca wraca na pokład, więc już nie mamy takiego rainbowa, takiego już... No tęczy takiej, to się tak mówię, rainbow. W końcu to tęcza to jest łuk taki, w zasadzie to. Ale w każdym razie, no i tutaj jak widzicie, przeciwnik wykonuje zwrot. A i teraz tego niszczyciela już zatopili. No i teraz już nie musimy tak naprawdę stosować wyprzedzenia i możemy sobie oddać salwę. No i modlić się jeszcze, żeby RNG tym razem dało nam szansę. No i teraz oddał nam całą salwę, mnie. O dziwo bez pożaru strzelił z haków, które podpalają. A, jeśli się pytacie, to tą grę mam ze Steama, bo teraz World of Warships jest już na Steamie dostępne jak najbardziej. I teraz tak, jest taka taktyka moja, że mamy 5 i odejmujemy pół od piątki. Ale teraz widzę, ten koleś ma owsiki w dupie. Więc tak strzela. No i syf. No i nie trafiłem. No i teraz wceluje w nas pancernik Wyoming. Niezwykle groźny przeciwnik. Bać się go można zawsze. Nieważne, jaką klasą okrętu gramy, można się go zawsze bać. No i teraz właśnie chyba we mnie celuje. Już zdjął chyba ze mnie wzrok. I w tym momencie mamy tutaj 8, tak? Mamy tutaj liczbę 8. Sobie tak wycelujmy i odejmijmy pół wyprzedzenia. Pół tej kreseczki. I strzelamy. I teraz jestem butą. Ale na szczęście nie weszło w cytadelę. A my go trafimy. 4300. Lotniskowiec z naszej drużyny atakuje też tego Wyominga. Chyba 4 wejdą łącznie. Mi się wydaje. Nie, 3. I tak dosyć sporo. Trafisz? Trafiły za 1000. Dobra, no taki obity dosyć cel. Nawet dosyć porządne obrażenia. No i w tym momencie powinienem już go wykończyć. Nie, jeszcze nie. Jeszcze żyję. No i za 693 wchodzi. No i super. Dogwight Ruin. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to znaczy. Zatapia tutaj tego świętego Luisa. Bo to jest nazwa tego okrętu. Kurczę, teraz nie wiem.
Czekaj, zaraz strzelam. Dobra, zastosuję takie wyprzedzenie. Różne wyprzedzenia będą. A nie, wyceluję w górę. Nie. Ale nie dało rady. Na zał. O, wjechałem w granicę mapy. Mamy słabszą moc silnika. Dobra, w tym momencie mamy 6,5 sekundy, tak? Czyli celujemy na 6. A jako, że nasz przeciwnik płynie troszkę pod kątem, to tutaj, jako, że mamy takie krechy, to możemy sobie ułatwić celowanie. I zawsze celujmy trochę niżej, żeby... Przynajmniej jak strzelamy z tych, z pancernika w pancernik, to celujmy zawsze niżej, bo wejdą... To nie, to nie mój strzał. To nie mój strzał, to czyjś strzał. Wpadł w cytadelę. Cytadela to jest taka część... What the fuck, tam wybuch taki jakiś wielki. Cytadela jest mniej więcej gdzieś tutaj, na okręcie. Tutaj. O, właśnie. Jak się w nią trafi, to się przebije oczywiście, bo jest to strasznie ciężka część do spenetrowania. To mogą wejść naprawdę przeogromne uszkodzenia. No i po strzale teraz się tylko modlimy, że RNG jest po naszej stronie. I tym razem nie po naszej stronie. Strzelać w tego Kaisera? W sumie do tego Wyominga to jesteśmy dziobem, to... Chociaż nie, ten Kaiser to dosyć wolno płynie. My płyniemy jak na pancernik dosyć szybko. Niszczyciel gdzieś jakiś płynie. Tu daleko. Dobra. Powiedzmy, że takie wyprzedzenie. No i głupo, no i wycelowało w górę. Bo gra tutaj uznaje, bo tutaj gra jakby ma taki system namierzania celu, czyli powiedzmy, że jeśli... bo jest tutaj taki system jak RNG, taki losujący system celności, RNG się nazywa. I jeśli RNG wskazuje na to, że większość tych właśnie naszych pocisków wpadnie w wyspę, to już gra, jako że wie, że większość tych pocisków wpadnie i nic nie zrobi przeciwnikowi, to gra już automatycznie uznaje, że lepiej już, żeby nic nie wpadło w ogóle w okręt przeciwnika. Bo w końcu też mu nic nie zrobimy. I w tym momencie mamy bardzo komfortową sytuację, jesteśmy na blisko i strzelamy w dosyć spory okręt i weszło za 3300. Jak pewnie słyszycie, efekty dźwiękowe w tej grze biorą jakby za obliczanie skali uszkodzeń, czyli jakby komunikowanie się z graczem i no jakby przekazanie mu tego, że trafił za... O, właśnie teraz mnie trafił w cytadelę ten koleś. I mamy taki fajny efekt dźwiękowy. I teraz mogę sobie użyć naprawy, bo jestem pancernikiem i mam sobie do tego takie hihi prawo. 4300, całkiem ładne obrażenia. Artyleria pomocnicza. O, bombowce na mnie lecą. Ustawić artylerię przeciwlotniczą. Strzelać mi do nich, bo mnie tu zaraz bombardują. Bomby już pewnie lecą. No dokładnie, pożar. Na razie nie będę tego gasił. Dzwonek. Dzwonek w szkole. Dobra. Mniejsza. No i nie weszło w cytadelę. Wow, fuck. Wyspę zaraz wpłynę. Mamy tam lotniskowiec. I chyba sobie w niego tam pierdyknę. No i... Niestety przeciwnik... Co prawda, że nie ma już lotniskowca, że już go stracił. Ale jego samoloty są już jakby wycelowane, żeby zrzucić tu i tu torpedy. Poczekajcie momencik. Przeciwnik, jeśli ma już wycelowane jakby, gdzie ma zrzucić, gdzie mają jego samoloty zrzucić torpedy, a na przykład powiedzmy, że stracił lotniskowiec, to i tak te torpedy zrzuci. I tak te torpedy zrzucimy, nawet jakąś tam szansę jeszcze nas trafić. I tutaj właśnie mamy starcie z lotniskowcem Langley. Jeśli będzie odcinek o lotniskowcach,
to właśnie sobie je omówię. Mi omówimy. Dobra. 10 odjąć połowę, to jest praktycznie 10. I teraz się tylko modlić, że nie wpadnie nam. Teraz możemy się modlić o inną rzecz. Żeby tutaj pociski nam nie wpadły jakby pomiędzy pokład, jakby startowy i pokład jakby okrętu, na którym się to wszystko trzyma. Wiecie, o co chodzi? Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, bo jeśli tutaj nam wpadnie pomiędzy jakby te, powiedzmy, szpary, ramę, coś takiego, to w ogóle nic nie wejdzie, kompletnie nic nie wejdzie. Chociaż jest bardzo na to mała szansa. No i teraz Langley wykonuje zwrot. Załaduje sobie haki, abyśmy mogli go podpalić. A jeśli go podpalimy, to wtedy nie będzie mógł wysyłać samolotów. Więc stosowanie haków na lotniskowce jest jak najbardziej, no, użyteczne, pożyteczne, no, skuteczne, o. Właśnie tak powiem. Kurczę, niepotrzebna mapa i wpłynąłem w to. Wśród granic mapy. Kurczę, tutaj taką drogą popłynąłem. What the fuck? Czy ten nasz lotniskowiec się gdzieś tam zgubił, czy coś? Tak tutaj podpływał. O, pięknie, jest tutaj Langley. Chyba płynie do tyłu. Tak, na to wygląda. Nie, do przodu płynie. O, idealne wyprzedzenie chyba zastosowałem właśnie. Proszę wejść. Aj, blisko. Kurde, no muszę się jakoś ustawić do niego burtą, no bo on mi nic nie zrobi. On chyba stoi w miejscu. Jeśli go podpalimy, to wtedy nie będzie mógł wysyłać samolotów. To jest chyba logiczne, że samolot przez ogień to nie wystartuje, nie? Ale RNG jest... O, tutaj widzę, dał pełną moc. RNG jest, widzę, zdecydowanie po jego stronie w tym momencie. Pięknie, podpalony. I trafienie krytyczne. Miejmy nadzieję, że nasz pożar go zniszczy. Nie! Kaiser z naszej drużyny. I tak bitwa dosyć dobra w sumie. 1620 expa. Ja pierdykam! Za 30 tysięcy uszkodzeń to nie wiem, czy to jest takie, co ja tam rozwaliłem. Ja nie wiem. 53 tysiące waluty. I ta gra jest bardzo przyjemna dla gracza, jeśli chodzi o początek. Czego to mi weszło w drzewku gry, jakby, dobra, tego. Nieważne. Teraz wam pokażę dokładnie, gdzie jest cytadela okrętu. Znaczy tutaj taką opcję rozmieszczenie pancerza, tylko że w tym przypadku tutaj bąble przeciwtorpedowe jakby zasłaniają nam. Więc może wykorzystamy inny przykład. Powiedzmy, a magii, czemu by nie? Też bardzo znany i lubiany okręt w tej grze. Jest pan spancerny tutaj też, kurczę. Oj, widzę, że Amagi, mogę się spodziewać, że Amagi... Dobra, Yamato ma cytadelę, już na pewno. O, widzicie, właśnie tutaj jest. Yamato to jest najbardziej opancerzony okręt, więc nie bierzcie pod uwagę tego, że cytadela będzie aż taka mocna. Widzicie, pas pancerny cytadeli. Najgrubsze, nie no dobra, może nie najgrubsze, no bo tutaj jest 560, nawet 650 mm. Ale jeśli chodzi, zabierając stąd wieżę, to jest najtwardsze miejsce w całym okręcie. Jest jeszcze ten kiosk cały. Ale zabierając wieżę i ten kiosk, to jest, czy ogólnie jest to bardzo mocna część okrętu. Także, jeśli uda się nam w nią trafić, to jeszcze pół cudu, bo jeszcze trzeba ją przebić. I dopiero po przebiciu zadajemy takie spektakularnie ogromne uszkodzenia. Powiedzmy, że jest jeszcze, weźmy jakiś inny jeszcze przykład, żeby nie było, żebyście nie wieszali na mnie psów, że to Mizuri jest za expa i za jeden waluty, jakby, nie wiem, ale weźmy na przykład sobie też Montanę, też jest pas pancerny cytadeli, tutaj w tym przypadku cytadela jest bardziej zanurzona, więc trzeba korzystać, tutaj w tym przypadku trzeba korzystać z pocisków
trzeba korzystać z pocisków przeciwpancernych i tak, żeby te pociski przeleciały jakby przez wodę trochę, bo tak to mamy naprawdę minimalne szanse, żeby trafić, bo tak to jeden milimetr musimy trafić i musimy tak naprawdę wstrzelić się przez wodę. Zobaczę Missouri w ten sposób, a powiedzmy Dunkierka. Nie, Dunkierka już jest normalnie do kupienia. Jest nawet polska błyskawica. Nelson. Aha, czyli to są okręty premium jakby za do badania. Co to za wolnego expa? O, jasne, cholera. Dobra, w każdym razie nie przedłużając już tego odcinka, chyba sobie go już zakończymy, prawda? Na tle tego wspaniałego i szczęśliwego dla mnie widoku, bo wreszcie wbiłem ten lotniskowiec, o którym marzyłem. Kończymy dzisiejszy odcinek, a więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa, pa!